arn.eu. Cześć, ja nazywam się Dark Archon i witam was w rozpakowaniu wydania The Ghost Edition, limitowanej edycji gry Destiny, przygotowanej przez firmę Bungie, którą być może kojarzycie z takiej małej gry, która nazywała się Halo. Jest to pierwszy tytuł firmy na konsolę PlayStation. Oczywiście Destiny pojawiło się również na Xboxie 360 oraz na Xboxie One. Można ją też kupić na PlayStation 3. Niestety nie ma wydania pecetowego. W samym spodzie znajduje się lista przedmiotów. Nie będziemy na nią patrzeć, żeby sobie nie zepsuć przyjemności. Pudełko jest bardzo ładne, bardzo duże, wykonane z fajnego, twardego materiału. Na górze pudełka małe ostrzeżenie dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to gra online only, tylko przez internet. Zdejmiemy tekturową obwolutę i przyjrzymy się bliżej zawartości. Edycja ta była w Wielkiej Brytanii niezwykle droga, bo kosztowała aż 150 funtów. Cholerstwo, nie chce się tutaj ześlizgnąć, czekajcie. 150 funtów, z tego co rozumiem, w Polsce była troszeczkę tańsza. I dobrze, bo 150 to naprawdę dużo pieniędzy. Jak na wydanie kolekcjonerskie. O, postawmy sobie tutaj ten box. Mamy tutaj emblemat na samej górze. Oprócz tego nie ma żadnych dodatkowych nadruków, inskrypcji, emblematów, niczego. Nie pozostało nam więc nic innego, jak otworzyć pudełko i przejść do zawartości. Wow, wow, wow. Od samej góry jest bardzo ładnie. Wszystko bardzo ładnie zaprojektowane. Tu, u samej góry jest nasz duch. Przerażający. Ghosty w grze to takie małe, fruwające pierdółki, które do nas gadają w walce. Ten, jeśli się nie mylę, gada głosem Petera Dinklage'a. Jeżeli oglądacie telewizję, to pewnie wiecie, kto to jest. Ładuje się go najwyraźniej za pomocą USB. Spróbujemy go włączyć, zobaczymy, czy się włączy. Działa. Zapalił się. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jego wykonaniem. Jakość jest naprawdę super. Jest bardzo ciężki. Przykucnę sobie tutaj troszkę, będzie chyba łatwiej nam wtedy patrzeć. Jest bardzo ciężki. Światełka są bardzo wysokiej klasy. Spodziewałem się czegoś dużo lżejszego, bardziej zabawkowo-plastikowego, ale jak widzicie, zabawka jest naprawdę masywna. Powinna mówić. Mów do nas. No proszę. Grab everything that isn't bolted down. I'll keep an eye out for Fallen. Okay. You need to find some higher level gear and some pants. You're definitely going to need pants. Jakość dźwięku jest bardzo fajna, mimo że mamy tylko jeden mały głośniczek. Dźwięk jest bardzo wyraźny, bardzo głośny. Czuję, że muszę go, może wyłączę, bo czuję, że muszę go przekrzykiwać. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą zabawką. Myślę, że koszt samej tej zabawki, gdyby była sprzedawana oddzielnie jako przedmiot kolekcjonerski, wynosiłby minimum 300 zł, znając ceny takich zabawek. Stawimy ją sobie na boku. Na razie niech świeci nam tutaj przykładem. I zobaczymy, co jeszcze znajduje się w naszym wielkim pudle. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Ghostem. Wstawimy górę na bok. I mamy tutaj... Zróbcie, że zrobię to tak. Pozostałe elementy wydania kolekcjonerskiego. Od samej góry. Rzeczy, które lubię średnio. Czyli książeczki. Tutaj jest oczywiście przygotowana taka mieszanka artbooka z notatkami, powiedzmy, deweloperskimi, które są stylizowane na przewodnik po uzbrojeniu. Wolę osobiście takie artbooki z pełnego zdarzenia,
które zawierają się na dwóch stronach, mają dużo większe, precyzyjniejsze grafiki niż tylko wycinki, ale i tak nie ma na co narzekać. W sumie mamy tutaj ponad 80 stron grafik, szkiców, konceptów. Bardzo ładnie. Z tej strony, oczywiście jakby było inaczej, zawartość cyfrowa. Destiny Expansion Pass dodawana do edycji kolekcjonerskich, czyli z góry zakupujemy dwa pierwsze dodatki do Destiny, czyli kupując kolekcjonerkę mamy też dwa dodatki gratis w formie kodu do pobrania. Litografie w formie pocztówek. Visit Beautiful Venus. Bardzo fajne. Zdecydowanie nie służą do wysyłki drogą pocztową, chociaż jak ktoś się uprze, to wyśle, ale są dużo grubsze i dużo lepszej jakości niż standardowe pocztówki, więc nie polecam ich marnować. Oraz list i bodajże plakat. Bardzo interesujący rodzaj papieru. Jest śliski, wręcz jedwabisty, nawet nie potrafię tego nazwać. Nie spotkałem się jeszcze z papierem tej jakości, naprawdę wysokiej jakości w edycji kolekcjonerskiej. Pod palcami jest tak, jakby ktoś go wysmarował normalnie kremem. Jakiś teraz profesjonalista się pewnie ze mnie śmieje, mówi, ja wiem, to jest jakiś tam super specjalny papier, ale ja się na tym kompletnie nie znam, ale chwalę, bo jakość tego plakatu robi na mnie bardzo duże wrażenie. I tyle, jeśli chodzi o książeczkę. Pod spodem znajduje się jeszcze koperta zaklejona z plombą. Aż mi się serce kraje, że muszę ją otwierać. Pogadaj do nas trochę. Nie wiem, o, wyczuwa nawet jak go podnosimy. Gdzieś tu jest pewnie sensor, bardzo fajnie. Pogadaj do nas trochę. Co my tu mamy? Mamy naszywkę RS1. Mamy jakiegoś Polaroida. Są jakieś negatywy, zdjęcia, zaćmienia. Fascinating. Ciężko to będzie pokazać na kamerze. Ale jakieś to są jakieś przezrocza. Dobra, teraz jesteś znowu za głośno, przykro mi. Do widzenia. Okej. Okay. No i naklejka. Rosyjska. No i został nam chyba ostatni element. Nie, jeszcze nie ostatni element. A, to niespodzianka. Steelbook oczywiście. Z grą. Bardzo ładny, srebrny, stylowy. Podoba mi się. Bardzo fajna jakość wykonania. Destiny. Środkowy element jest błyszczący, reszta jest matowa. Bardzo fajnie. Zaraz się przekonamy, czy w środku jest gra. Jeśli w środku jest gra, to też to otworzymy. A tu na samym spodzie mamy jeszcze instrukcję użytkowania i kabel USB do ładowania naszego Ghosta. Więc proszę bardzo, możemy go sobie nawet załadować specjalnie dołączonym kablem. Pomyślano o nas. Bardzo fajnie. Zerknę jeszcze szybko, zobaczę, czy jest jeszcze jedna warstwa. Najwyraźniej nie ma. Pudełko jest już tutaj puste. Delikatnie żałuję, że nie dostaliśmy dwóch pudełek standardowego z grą i steelbooka jako osobny bonus. Gdzie tu jest ten zaczep? Bo nie lubię marnować steelbooków i ich drapać. No ale cóż. Okej. I tak jak mówiłem wcześniej, w środku znajduje się gra. Dodatkowa zawartość z edycji kolekcjonerskiej dla przyzwoitości. Zobaczymy, co to jest. Mamy jakieś kupony. Byłoby łatwiej, gdyby było podane, co to jest. Ach, tu jest miesięczny kod na PlayStation Plus. Jeżeli ktoś go chce, to może go sobie wziąć. Bo mnie się na pewno nie przyda. Kod na miesiąc PlayStation Plus. Early Access to Weapons and Gear. To jest dodatkowy kod. Oraz specjalny emblemat dla gracza. Specjalny
skin dla Ghosta i dodatkowy statek za zakup edycji kolekcjonerskiej. Takie to dodatki znajdują się cyfrowo. Tyłka nie urywa. Ale kto kupuje kolekcjonerki dla zawartości cyfrowej? Liczy się nasz piękny duszek. Świetnie wykonany, bardzo mi się podoba. Dzięki za obejrzenie tego rozpakowania. Mam nadzieję, że do tematu Destiny jeszcze wrócimy. Polecam wszystkim, jeżeli macie, śmierdzicie groszem, że tak brzydko powiem, to jest to naprawdę bardzo fajny przedmiot. Nie wiem, czy wart 150 funtów, bo jest to masa pieniędzy, ale jeżeli liczy się dla was jakość tego, co otrzymacie w pudełku, to powiem wam, że Ghost jest przedmiotem jednym z lepszych. Dziwię się, że nie lata. W grze latał, nie wiem. Do reklamacji się może nadaje. A tak serio, bardzo fajny przedmiot. Nie wiem, z której strony powinien stać, że na boku, na środku, ciężko stwierdzić. Bardzo mi się podoba. Pożegnasz się ze wszystkimi? Ja się z wami pożegnam już od razu. Do zobaczenia następnym razem. Powiedz papa Ghost. Obraził się na nas. Okej. Pa, pa.